Odpowiadając na pytanie Przema, czy to tu jakieś artefakty, przełączam z NTSC na PAL. No teraz działa w NTSC. Teraz weźmiemy sobie przełącznik. O. Sobie przełączymy. Ale to jest ten. O. Zażywam. Czy są artefakty? No, chujowie wygląda i są pasy po na dole i na górze. Poszczegóły, dlaczego tak się dzieje, polecam poczytać artykulik na Wikipedii o właśnie o różnicach pomiędzy palem NTSC a te. Szczerze, obecnie te różnice się mocno zacierają przy obecnych tego. Przy obecnych możliwościach technologicznych właśnie monitorów, zwłaszcza i telewizorów. To jeszcze miało znaczenie tak w 2005-2006 roku, zaczęło to zanikać. Jak wchodziły właśnie Xboxy 360 i PS3. No, a te pasy i tak dalej, które tutaj się pojawiają, nie? Tylko dlatego, że kamera sobie nie radzi bodajże z tego, co pamiętam, z odświeżaniem obrazu tutaj na ekranie, dlatego są te smugi i tak dalej. I believe. Nie pamiętam szczerze, mi się z tego co pamiętam, to z tego powodu było. Nara.